Hosanna, Hosanna królowi wieków, Hosanna, Hosanna, Hosanna królowi wieków, Hosanna, Hosanna, Hosanna królowi wieków. Hosanna, Hosanna, Hosanna królowi wieków, Hosanna, Hosanna, Hosanna królowi wieków, Hosanna, Hosanna, Hosanna królowi wieków. Z aniołami i świętymi my wołamy chwała, cześć. Godzien chwały jest baranek, który był i który jest. Tylko Twoje jest królestwo, Twa potęga wieczna jest. Godzien chwały jest baranek, który był i który jest. Hosanna, Hosanna, Hosanna królowi wieków. Hosanna królowi wieków, Hosanna, Hosanna, Hosanna królowi wieków. Witam Cię bardzo serdecznie. To ostatnie nasze spotkanie w cyklu naszego kursu ID, naszej tożsamości, naszych rekolekcji, ale już powiem, nie ostatnie spotkanie w ogóle. No więc spróbujmy iść dalej, żeby jakąś perspektywę nakreślić, bo wiele dobrych, myślę, przeżyć jest w Tobie. Ale jak to wszystko poskładać? Jak te puzzle poukładać? Dzięki czemu te puzzle będą posklejane? No to Cię zapraszam na nasze spotkanie. Wiele już razem przeszliśmy, doświadczyliśmy, a dziś zapraszam Cię na temat, który zwiąże to wszystko i da nam wyposażenie, jak nie utracić tej godności, naszej tożsamości dziecka Bożego. Ale spróbujmy do tego podejść od zupełnie innej strony. Zadam pytanie, niech jest chwila ciszy, żebyś sobie odpowiedział, odpowiedziała. Pytanie brzmi tak. Co widzą we mnie ludzie? Macie? To połączymy się teraz z naszymi przyjaciółmi w terenie. Niech powiedzą oni, co widzą we mnie ludzie. Cześć wszystkim. Ja osobiście uważam, że ludzie widzą we mnie wsparcie, młodą osobę, kogoś wesołego, zaangażowanego w to, co lubi, mającego swoje hobby. Trudno powiedzieć tak naprawdę, co widzą u ciebie ludzie. U mnie to na pewno ludzie widzą taką aż do bólu nieprzeciętność i moje dziwne spojrzenie na świat, któremu też sobie czasem się dziwię. Naprawdę bardzo trudno powiedzieć, co ludzie myślą o kimś. Wielu ludzi popada z tego powodu w różne obsesje, czy tam manie. Ważne, żeby się po prostu zbyt bardzo tym nie przejmować, ale mieć to na uwadze, ponieważ to w sumie jest dość ważne, jak jesteś widziany w społeczeństwie, ponieważ właśnie w nim żyjesz. No cóż, to zależy też od sytuacji, jak cię ludzie widzą. Na przykład czasem ludzie widzą mnie inteligentnego, a czasem wręcz przeciwnie. Mam różne dni. Co widzą we mnie ludzie? Widzą we mnie miłą, szaloną, fajną osobę. Osobę, która ma swoje hobby i ma swoje pasje, które lubi rozwijać. Ogólnie widzą bardzo pozytywną osobę. Tak. Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam.
To już też wiemy, że potrzebujemy innych ludzi i potrzebujemy oczywiście Pana Boga. Ale jakich ludzi potrzebujemy i dlaczego ich potrzebujemy? Coś wam pokażę. To mam duży kamień. I też jest duży kamień. Powiedzmy, że to są symbole naszej rodziny i ludzi, którzy są dla nas ważni. Oni zajmują dużą część naszego życia, bo są szczególni. Podziękuj za nich Bogu. Ale będziemy mieli także mam tu mniejsze kamienie. To są, byśmy powiedzieli, symbole twoich kolegów, koleżanek, ludzi, którzy, z którymi się spotykasz, są gdzieś dla ciebie ważni, ale nie tak ważni jak ci najbliżsi. Będą też ludzie, których znamy, ale nie mamy szczególnie osobistych relacji z nimi. To czasem są jacyś kumple, znajomi, gdzieś tam coś machniemy, jak się masz, tak? Będą również ludzie, których tak tylko spotkamy, może nawet nie wiemy, jak mają na imię, ale oni tworzą przestrzeń naszego życia. Ale uwaga, tu mam piasek, są też ludzie, którzy nas troszkę drażnią. Tacy też są w naszym życiu. Albo ludzie, którzy gdzieś nas zranili, oni też są w przestrzeni naszego życia. To jest obraz ciebie. Czego potrzebujesz, żeby nie utracić tych, którzy są najważniejsi? Żeby może trudne momenty, trudne historie nie przysłoniły ci tego, że masz rodziców, masz rodzinę, masz przyjaciół, żeby znowu było widać tych, którzy naprawdę są istotni w twoim życiu. Czego potrzebujesz? Czasem oczyszczenia. Potrzebujesz obmycia Bożą pomocą, Bożą łaską. Potrzebujesz życia. Bóg chce dać ci nowe życie w relacjach. Czym dla ciebie jest taki obraz? Obrazy przemawiają. Zatrzymaj się na chwilę. Co mogę powiedzieć o moich bliskich znajomych? To na pewno, że są pomocni, że zawsze mogę na nich polegać, a oni na mnie, że akceptują mnie taką, jaką jestem. Chcą ze mną rozmawiać, pisać, spotykać się i to nie jest jakieś takie sztuczne, tylko prawdziwe i szczere. Cześć wszystkim. Co mogę powiedzieć o moich bliskich? Otóż trzeba ich kochać, szanować i wspierać. To są dla mnie trzy najważniejsze rzeczy. Rodzina i przyjaciele są najbliżsi mojemu sercu. Tworzą środowisko, w którym żyję i każdy z nich to indywidualna jednostka. W tym obrazie mogliśmy dostrzec tą wielość relacji, wielość ludzi, radość związana z budowaniem relacji, ale też trud. Inny obraz, który może nam też coś pokazać, to jest obraz dwóch kamieni. Jeden bardziej taki kanciasty, a drugi bardziej taki gładki. Wiemy, że skutek czy tarcia, wody, oczywiście są długotrwałe procesy. Nawet kanciasta skała może stać się gładką skałą. I jeśli chcemy prawdziwie budować relacje z ludźmi, którzy pomogą nam w codzienności, ale też pomogą nam iść drogą Jezusa, drogą odkrywania i bronienia swojej tożsamości, to zgódź się na to, że czasem są
ludzie wokół nas jak ten piasek. Albo ludzie, którzy wprowadzają jakiś czasem niepokój. Albo ludzie, którzy mogą gdzieś nas zranić. Może nawet ci najbliżsi czasem nas zranią. Ale kiedy widzimy, dokąd zmierzamy, to nawet to, co jest takie niebezpieczne, może stać się jak ten wygładzony kamień. I o tym mówi też Słowo Boże. Święty Paweł w liście do Galatów napisał: bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. Przyjaciel to jest ten, który potrafi napomnieć, który potrafi wskazać błąd, który nie zraża się nierównościami czy jakimiś takimi ostrymi końcówkami, ale jest tym, który napomni, jest tym, który wskaże, idziesz złą drogą, jest tym, który mówi, trzeba żyć inaczej. I drodzy moi, to jest bardzo istotny element właśnie, żebyśmy mogli pójść drogą życia i być szczęśliwymi ludźmi, potrzebujemy właściwych ludzi na właściwym miejscu. Potrzebujemy ludzi wartościowych, ludzi, którzy nie będą nami rządzili, ale będziemy umieli wymieniać się wzajemnie sobą, swoimi myślami, inspiracjami. Będziemy wzajemnie dla siebie wsparciem. Bóg chce, abyśmy w taki sposób szli tą drogą do zbawienia. I to jest pierwszy element, bardzo, bardzo istotny dla nas, żebyśmy mogli wygrać życie i żebyśmy mogli bronić swojej tożsamości jako dzieci Bożych. Idziemy z innymi, z ludźmi, którzy są wartościowi i nie boimy się prawdziwych przyjaźni, nawet jeżeli musimy napomnieć. Ale idźmy dalej, żebyśmy mogli pójść tą drogą Jezusa, drogą szczęścia, drogą naszej tożsamości, potrzebujemy relacji z Bogiem. I dlatego bardzo, bardzo serdecznie was zachęcam jeszcze raz. Miej swoją Biblię. Ja mam tu swoją. Moja Biblia trochę jest już zniszczona, pokreślona. Tak, tu mam swoje notatki jakieś. W niektórych księgach Nowego Testamentu wszystko, co jest związane z Jezusem, mam w ramce na czerwono. To jest niesamowite, tak wizualnie nawet, jak mocno to imię Jezus wybrzmiewa. Zachęcam was, czytaj Biblię. Ja czytam codziennie. Niejednokrotnie w ciągu dnia w moim ręku jest Pismo Święte. Ojciec Święty Franciszek nas zachęca, żebyśmy czytali Pismo Święte. A więc czytajmy. Każdy niech ma swoje. W domu ma każdy swoją szczoteczkę? Każdy ma swój ręcznik? A masz swoją Biblię? Choćby małą, którą będziesz mieć zawsze przy sobie. Zawsze możesz czytać. Ale oczywiście można też mieć Biblię, ale to tak dodatkowo, na swoim telefonie komórkowym. Ja też tu mam i Biblię, i inne rzeczy, które są potrzebne czasem, i modlitwy jakieś. Możemy więc korzystać i z takich osiągnięć techniki. Ważne, żeby czytać Słowo Boże. Jeżeli mamy wzrastać i odkrywać cały czas i podtrzymywać swoją tożsamość dziecka Bożego, potrzebujemy sakramentów. Dlatego nie opuszczajcie Eucharystii. Nawet kiedy nie chce się nam iść na Eucharystię, to zapraszam cię każdą niedzielę. Bądź nam przy świętej. Oczywiście są sytuacje, takie jak choćby stan epidemii, że państwo nakłada jakieś ograniczenia. Ale możemy się modlić wtedy pragnieniem Eucharystii. Ale na co dzień w naszym życiu nie opuszczajmy. Eucharystia to wielki dar. A kiedy zdarzy ci się grzech, to zapraszam cię do spowiedzi. Nie czekaj tygodnia, miesiąca, a za pół roku pójdę. Dziś iść do spowiedzi, żeby mieć serce czyste i być pojednanym z Bogiem. Potrzebujemy modlitwy, takiej szczerej, nie tylko formuł, gdzie odmawiam, 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 ale
Powiedz Bogu to, co myślisz, to, co czujesz. Jesteś Jego dzieckiem. Powiedz, jak się wkurzasz. No, może nawet i na Niego, ale otwieraj swoje serce. Może właśnie wtedy w niebie powiedzą, jak ty się kłócisz z Bogiem. O, no nareszcie się modli, bo przynajmniej szczery jest, tak? Jak ci się nie chce modlić, to powiedz, Boże, jak mi się nie chce modlić. To jest dla mnie trud, ale się módl. Zachęcam też was do tego, żebyśmy, na to zwraca uwagę papież Franciszek, spróbowali czynić miłosierdzie, popatrzeć na drugiego człowieka, popatrzeć, jak patrzy Jezus. Miejmy ręce gotowe do pomocy, jakiejkolwiek, duchowej, emocjonalnej, fizycznej, trzeba coś wykonać na przykład, tak? Nie bójmy się być hojni dla potrzebujących. Młodzi przyjaciele, zachęcam was, żebyśmy odważnie czynili miłosierdzie. Ale jest jeszcze coś jednego. Teraz będzie, aż mi ślinka leci. A wiem, że nasi tu panowie, operatorzy też. Słuchajcie, jeśli masz imprezę w domu, ja rozumiem, że chipsy i cola, no ale powiedzmy, że coś obok tego jeszcze by się mogło na stole znaleźć. Jeżeli zaprosiłabyś gości, no i dasz coś takiego. Można zjeść? To zapraszam. To są panowie, których normalnie teraz nie widać, tak? Więc ja poczęstuję, bo zaprosiłem was na imprezę. Proszę bardzo, Kamil. Jest z nami Mariusz. Mariusz kręci, skleja. Słuchajcie, bardzo mu dziękuję za tą ogromną pracę. No ale co oni sobie pomyślą o mnie? Ale jeśli wystawię tyle, no to oni już tylko widzą uśmiech. Bo chyba po zakończeniu tego programu wszystko zejdzie. Drodzy młodzi przyjaciele, nie warto iść samemu. Bo oczywiście budujemy relacje z Bogiem i to jest najważniejsze. Oczywiście istotne jest to, żeby przyjmować sakramenty i wszystko to, co powiedziałem wcześniej. Ale czego potrzebujesz? Bycia z innymi. I tak jak atrakcyjny jest taki talerz pełen winogron, tak tworzenie wspólnot młodych ludzi, a potem oczywiście dorosłych. Ludzi, którzy myślą podobnie, czują podobnie, żyją podobnie, jest atrakcyjne. I Ojciec Święty Franciszek mówi, że Kościół rośnie przez to, że przyciągamy. A co przyciąga ludzi? Piękno, wartości, to, że odkrywają w tym coś dobrego. No więc właśnie, czy chcesz iść w życiu tak? Proszę bardzo. Są winogronka? Są, ale już takie słabe. Czy chcesz iść tak? Ja od dziecka mam doświadczenie wspólnot. Wiecie co? Muszę jedno zjeść. Tak mi się zachciało. Mam doświadczenie wspólnot. Dzieci Maryi, Oazy, różnych innych grup. I Bóg dał mi przed laty założyć tą wspólnotę, w której jestem, z którą ewangelizuję nie tylko w Polsce, ale i dalej. Jak bardzo ja ich potrzebuję. Jak bardzo potrzebuję innych ludzi, dla których nie jestem tylko księdzem, ale jestem z nimi bratem. To oni mnie niosą, czasem dyscyplinują, inspirują, pokazują, że warto. Ważna jest wspólnota? No to słuchajcie, mam jeszcze jedną osobę, do której zadzwonimy i zaraz ją poprosimy o krótkie świadectwo. Na imię ma Karolina. Mam nadzieję, że odbierze. Więc uwaga, 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 jest. Jeszcze troszkę cierpliwości, cierpliwości. Witam, ojcze. No, szczęść Boże, pozdrawiamy cię tutaj z kursu online. Witam serdecznie. No, słuchajcie, właśnie Karolina, z którą teraz będziemy rozmawiać, z taką Asią,
są głównymi tu autorkami schematu tego kursu. Bardzo wam za to dziękuję. Ja go przerabiam na użytek internetu. Pewne modyfikacje muszą być zrobione, ale robimy to właśnie razem, no bo na tym też polega wspólnota, tak? Że to, co teraz się dzieje, to nie jest moje księdza Przemka, to nie jest tutaj ekipy w naszym studio, to nie jest działanie Karoliny, tylko to jest działanie wspólnoty. My to tak przeżywamy. I Karolina, chciałem cię zapytać, jak ty to przeżywasz? Bo właśnie spróbowaliśmy winogronka. Tak, i wybraliśmy jednak zdecydowanie ten talerz pełen winogron, bo chcemy być z innymi ludźmi razem. Co tobie daje wspólnota? Jesteś dorosłą osobą, masz życie, obowiązki. W szkole pracuję, powiem wam tak po cichu. Ale to nie jest teraz istotne, tak? Jak mogłabyś powiedzieć. Nie, czy to jest reklama. Jak mogłabyś teraz powiedzieć nam, czym dla ciebie jest wspólnota, bo też przez lata jesteś w tej rzeczywistości wspólnoty. Bardzo cię to proszę. Prawda. Rzeczywiście przez lata, bo moja młodość to były lata oazowe i wtedy doświadczałam jedności Kościoła i takiej radości z tego, że nie jestem sama, że są inni ludzie, z którymi mogę się modlić, z którymi mogę rozmawiać o Panu Bogu. W momencie, w którym odeszłam, zakończył się mój czas przygody na oazie, no to wtedy zaczęły pojawiać się pewne pokusy, pewne grzechy. Zaczęłam się czuć coraz dalej od Pana Boga. A teraz, kiedy w życiu dorosłym z powrotem jestem we wspólnocie, to wiem, że jest to takie miejsce, gdzie po pierwsze wiem, że nie jestem sama. Wiem o tym, że mogę liczyć na pomoc tych, którzy są ze mną, którzy mają taki sam cel swojego życia, którzy w podobny sposób rozumują jak ja. Kiedy na przykład spotykam się z osobami ze wspólnoty i mogę się razem z nimi dzielić albo moimi dylematami w wierze, albo jakimiś moimi odkryciami, trudnościami i radościami. I kiedy oni się również dzielą tym, czego oni doświadczają, to wtedy zawsze jest dla mnie coś odkrywczego. W tym, kiedy mogę posłuchać, jak widzą inni pewną rzeczywistość. Nie zostaję w jakiejś swojej rzeczywistości, w swoich emocjach, wyobrażeniach sama, tylko inne osoby mogą mnie też naprostować. Będąc we wspólnocie, czuję jakiś cel mojego życia. Nie doświadczam samotności, nie doświadczam takiego, nie wiem jak to powiedzieć, takiej, że wchodzę do kościoła i jestem jakby obca, anonimowa, tylko wiedząc o tym, że jestem we wspólnocie, to wiem, że jest jeden Kościół, że to jest prawda, że to nie jest tylko powiedzenie, że Kościół jest powszechny, ale rzeczywiście tak jest. Kiedy na przykład coś razem robię z moimi braćmi i siostrami ze wspólnoty i gdzieś razem jedziemy i na przykład są jeszcze osoby z innych wspólnot, to doświadczam jak właśnie to, że wszyscy wierzymy w Jezusa, sprawia, że właśnie możemy razem z sobą współpracować, chociaż mamy różne temperamenty, różne doświadczenia. Tyle mi przychodzi na ten moment. No to dzięki. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Z Bogiem. Ja również was serdecznie. Z Bogiem. Bogiem. Podsumujmy. Co jest potrzebne, żeby budować relacje? Posłuchajcie teraz naszych przyjaciół. Jak budować relacje z innymi? Wydaje mi się, że podstawową cechą relacji jest bycie szczerym, ale też to, żeby na początku każdej relacji każdy miał jakby czystą kartkę. Nieważne, co słyszeliśmy o tej osobie, jak wygląda, po prostu, żeby miała czystą kartkę. Co buduje relacje? Na pewno długie rozmowy, szczerość, zaufanie i autentyczność. Co buduje relacje? Relacje buduje na pewno miłość i powiedziałbym to, że jedna osoba do drugiej musi mieć zaufanie, bardzo dobre zaufanie. Na pewno ważna jest też wiara, bo bez niej życia nie ma. I na pewno ważne jest jeszcze to, żeby jedna osoba była uczciwa względem drugiej. Także to są największe podstawy tego. Co jest potrzebne, żeby budować relacje z Bogiem? Posłuchajmy również naszych przyjaciół. Co buduje relacje z Bogiem? Na pewno to, co trzymam w ręce, czyli Pismo Święte,
Na pewno relacje z Bogiem buduje modlitwa. Prawdziwa modlitwa, nie jakieś klepanie modlitw na pamięć, tylko aby to szło z serca, aby to szło z nas, aby Duch Święty mówił przez nas i trzeba prosić też o zesłanie Ducha Świętego. Przeczytam sobie tutaj Ewangelię Świętego Jana, werset 17, 17 rozdział, werset 3. A na tym polega życie wieczne, aby poznawali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Trzeba poznawać Pana Boga, być bliżej Niego, chwalić Go na wieki, być z Nim i wywyższać Go, bo bez Boga nie zrobimy nic. Bez Pana Jezusa życiem nie przejdziemy. Nie chodzi o to, aby tu nam było dobrze. Chodzi o to, aby na tym świecie, w tym życiu Jezus był z nas dumny. A żeby być bliżej Niego, trzeba na pewno prosić o to Pana. Mówić mi, Pana Jezusa Chrystusa, chcę być Ciebie bliżej. On przyjdzie. On do każdego przychodzi. Trzeba tylko otworzyć serce. On przyjdzie do każdego. Wiecie, co buduje relacje z Bogiem? Oczywiście, że rozmowa. Gdybyśmy choć część czasu, który poświęcamy na komunikatorach internetowych, poświęcili na modlitwę, moglibyśmy zyskać najlepszego i najbardziej doskonałego przyjaciela, jakim jest sam Bóg. Relacje z Bogiem buduje rozmowa z Nim, czyli modlitwa. Ale przede wszystkim potrzebujemy Bożego Słowa. Zapisane jest ono w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale od 42 wersetu. Posłuchajmy. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. A więc znajdź swoje miejsce w kościele. W kościele, który jest naszym domem. W kościele, który nie jest idealny. I księża nie są idealni, i ludzie nie są idealni, ludzie świeccy, nie są idealne rodziny, ale jest z nami ktoś idealny, Jezus. I kiedy z Nim idziemy, to coraz bardziej jesteśmy bliscy Ojca, coraz bardziej wypełniamy swoje powołanie i swoją tożsamość. Zapraszam Was, abyśmy na koniec naszego kursu wyśpiewali, kim jesteśmy. Że jesteśmy właśnie dziećmi Bożymi, jesteśmy ludem Króla Chwał, jesteśmy tymi, których Bóg ukochał, zbawił, który cały czas nas podnosi. A więc wołajmy do Pana. Jeśli znasz, to zaśpiewaj teraz z nami. W pewnym momencie, jak podniosę ręce, to zachęcam też, żebyś podniósł ręce tam, gdzie jesteś. Bo to jest taki gest często radości, a my się mamy radować, że jako dzieci Boże, jako ludzie o swojej tożsamości, jako ludzie zbawieni przez Jezusa, jako ludzie, którzy nie są sami w wierze i w życiu, jesteśmy naprawdę ludem Króla Chwał. Jemu niech jest chwała, cześć, potęga, uwielbienie. Jemu, Bogu prawdziwemu, Jemu, Jezusowi Chrystusowi, Królowi wieków i Jemu, Duchowi Świętemu, naszemu przyjacielowi. Wychwalajmy Boga. Alleluja. Chwała Panu. Jest jedno ciało, jest jeden Pan, jedno przy nas w duchu, byśmy razem szli. Usta głoszą chwałę Mu, w ręku słowa Jego miecz. W noc odziani tak idziemy, zdobywamy ziemię tę. Jesteśmy ludem Króla Chwał, Jego świętym narodem, wybranym pokoleniem, by objawiać Jego cześć. Jesteśmy ludem Króla Chwał, Jego świętym narodem. Wielbimy Jezusa,
On jest królem całej ziemi tej. Jesteśmy ludem króla chwał, Jego świętym narodem, wybranym pokoleniem, by objawiać Jego cześć. Jesteśmy ludem króla chwał, Jego świętym narodem. Wielbimy Jezusa, On jest królem całej ziemi tej. I dziękujemy Ci, Panie, za ten czas. Dziękujemy Ci za te spotkania naszego kursu ID, naszego kursu rekolekcji o naszej tożsamości. Dzięki Ci, Panie. Bądź Jezu uwielbiony, bądź błogosławiony. Panie, odpowiadaj na modlitwy moich braci i sióstr, którzy przeżywają te rekolekcje razem ze mną. Przyjdź, Panie, z całą swoją mocą. Zbaw nas, przemieniaj nas, uzdrawiaj nas, raduj nas. Pomóż nam nieść, Panie, nasze krzyże. Bądź, Panie, z nami. Bądź, Panie, z młodymi ludźmi. Nie pozwól, aby kiedykolwiek od Ciebie odeszli. Ale daj im takie doświadczenie Ciebie, że będą wierni. Daj nam wszystkim miłość Twoją i wierność. A Tobie niechaj jest chwała. Jedynemu Bogu. Temu, który był, który jest i wciąż przychodzi do nas. Chwała na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi i strzeże Pan Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowywali te rekolekcje. Ale uwaga, to jeszcze nie jest koniec. Zapraszamy Was na 100 pytań do teologa, do misjonarza miłosierdzia, ponieważ jest wiele pytań, które mają młodzi ludzie. Postanowiliśmy nakręcić jeszcze jeden odcinek. A jak będziecie chcieli, to może i następny. Ale póki co będzie jeszcze jeden odcinek, gdzie młodzi pytają misjonarza miłosierdzia. Więc serdecznie Was zapraszam na kolejne spotkanie.